Hej, ty nie pochodzisz z wioski. Jesteś z powierzchni, czyż nie? Tak, założę się, że masz kredyty. Bądź ostrożny, coś mi się w tym gościu nie podoba. Nie zaufałbym mu bardziej, niż jawie w dziupli ze skradzionymi robotami. Nazywam się Igear i prowadzę tu mały sklepik ze złomem. Chcesz może coś kupić? Mam kilka niezłych towarów. Jeśli jakiś mieszkaniec wioski natknie się na jakiś cenny złom, przynosi go mnie. Od czasu do czasu członkowie gangów Dolnego Miasta przychodzą tu i skupują złom. Wymieniają jedzenie i leki za części silników, stare blastery i tym podobne. Czasem dadzą mi nawet jakieś kredyty w zamian za naprawdę dobry towar. Lepiej zapytaj Dżendara. To on jest rzecznikiem naszej wioski. Ja tylko prowadzę sklep. Nie chcę go wkurzyć, odpowiadając na jakiekolwiek pytanie. I tak już mnie nie lubi. Dżendar uważa, że powinienem dzielić się zyskami z całą wioską. Wykombinował sobie, że skoro wszyscy w tym tkwimy, to wszyscy musimy się dzielić porówno. Ale to ja prowadzę ten sklep, to ja dobijam interesy. Inni tylko przynoszą mi złom na handel z górnoświatowcami. Dlaczego mieliby coś dostać? Hej! Nie wiesz, jak tu się żyje. Muszę walczyć, by przeżyć. Nikt się o mnie nie zatroszczy. Ale Gendar nie podziela moich poglądów. Niedawno przyłapał mnie, jak gromadziłem zapasy. Chciałem poczekać, aż skończy się nam jedzenie. Wtedy mógłbym dać je ludziom, a oni poszliby za mną, a nie za Gendarem. Wtedy ja byłbym przywódcą, ale Dżendar kazał mi podzielić się moimi zapasami. Od tego czasu już mi nie ufa, choć nadal trzyma mnie ze względu na mój sklep, bez którego ta wioska nie miałaby szans. To nie jest towar prima sort, głównie złom i takie tam, ale ceny są niskie. Hej, to nie... Szybko, Hendarze, pospiesz się! Słyszę, jak nadciągają! Nie zdąż, już po nim, ach! Mówiłem, że opuszczanie wioski jest nierozsądne. Zdąży! Biegnij, Hendarze, biegnij! Otwórz bramę! Szybko! Nie ma czasu! Nie mogę. Ragule są zbyt blisko. Jeśli nie otworzysz bramy, zabiją go mutanty! A jeśli ją otworzę, zabiją nas wszystkich! Nie możesz tego zrobić, to nie fair! Proszę, spraw, by otworzył bramę. W przeciwnym razie Hendar zginie. Nie mogę otworzyć bramy. Nie, kiedy rak kule są tak blisko. Zaryzykujesz życie dla nieznajomego? Ha, jesteś dzielny, górnoświatowcze. Otworzę dla ciebie bramę, ale musisz się pospieszyć. Za parę sekund będę musiał znów ją zamknąć.
Chciałbym ci jakoś podziękować za uratowanie mnie, górnoświatowcze. Gdybym miał coś oprócz tych szmat, które noszę, dałbym ci, ale niestety nie mamy nic. Nadal cię mam, Hendarze. I to mi wystarczy. A teraz wracajmy do wioski. Dziękuję, że ocaliłeś Hendara. Jesteś bardziej odważny niż ja, górnoświatowcze. Może my, wygnańcy, żyliśmy już zbyt długo w egoistycznym strachu. Może twoje odważne czyny powinny być dla nas nauczką. Ha, ale dość już mojego ględzenia. Czy potrzebujesz czegoś, górnoświatowcze? Nazywam się Trevin i pochodzę z tej wioski. Mam strzec tych bram i upewnić się, że są one zamknięte, by chronić nas przed Ragulami. Ach, ja tylko pilnuję tych bram. Przywódcą wioski jest Gendar i to on może odpowiedzieć ci na twoje pytania. Żegnaj, górnoświatowcze. Witaj ponownie. Cieszę się, że wróciłeś. Fajnie móc porozmawiać z kimś z powierzchni. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Och, do... Witaj ponownie, górnoświato. Czemu przy... Już wróciłeś, Jeśli nie zginiemy z głodu, pożrą nas Raggule. Kiedyś żyłem na górze razem z bogatymi i uprzywilejowanymi, lecz wtedy zostałem tu zesłany. Kara to zbyt surowa za to, co zrobiłem. Proszę, musisz mi pomóc. Nikt inny mi nie pomoże, nawet Bekowie. Ale po prostu nie mogę go tak zostawić. To mój przyjaciel. Pomożesz mi, prawda? Zalbar ma kłopoty. Wielkie kłopoty. Musimy mu pomóc, bo inaczej sprzedadzą go do niewoli. Ja i Zalbar kręciliśmy się tylko po podmieście. Wiesz, szukaliśmy skarbów, badaliśmy okolice. Ciągle tak robimy. Pewnie z łukiem przy boku myślałaś, że poradzisz sobie z ewentualnymi atakami Raguli. Tyle, że tym razem oni na nas czekali. Gamoreańscy łowcy niewolników. Nie mieliśmy nawet szans na ucieczkę. Wielki Zed rzucił się na nich i zawył, bym uciekała. Więc uciekłam. Myślałam, że Zalbar biegnie tuż za mną. Ale ich było zbyt wielu. Nie udało mu się zwiać. Teraz sprzedadzą go jakiemuś handlarzowi niewolników. Wiem to na pewno. Nie wiem na 100%, ale ci Gamorreanie lubią przesiadywać w kanałach. Pewnie smród przypomina im dom. Zapewne tam zabrali Wielkiego Zed. Nie mogę poprosić Gadona. Zawsze powtarza, bym nie zapuszczała się do podmiasta. Mówi, że to zbyt niebezpieczne z tymi wszystkimi Ragulami, Gamoreanami i takimi tam. Nigdy nie wysyła tu swoich beków. Umowa stoi. Jak tylko odbijemy Wielkiego Zed, pokażę ci wejście do bazy Wulkarów. A teraz chodź. Musimy znaleźć Zalbara, zanim sprzedadzą go do niewoli. Lub gorzej. Czy wiesz, gdzie go trzymają? Gamoranie mają swoje obozy w kanałach, więc założę się, że tam znajdziemy Zalbara. I tam też pokażę ci tajne wejście do kompleksu Wulkarów. Co? Tak?
Co? Tak? Co cię gryzie? Punkt dla ciebie. Ej, tam. Co mogę dla ciebie zrobić? Naprawdę? Nikt inny się mną wcześniej nie interesował. Co chcesz wiedzieć? Wielki Z to dla mnie rodzina. Moi rodzice chyba nie żyją. Byłam samiusieńka jak palec, dopóki nie spotkałam Zalbara w Dolnym Mieście. Od razu wiedziałam, że ma kłopoty. To było jeszcze zanim wojny gangów wymknęły się spod kontroli. Ale nawet wtedy wulkarzy byli draniami. Kilku z nich dokuczało Wielkiemu Z, próbując sprowokować bójkę, ale on nie szukał kłopotów. Wulkarzy nie są chyba zbyt inteligentni, ale ich było trzech, więc pewnie myśleli, że sobie poradzą. To wiem. Nigdy nie przepadałam za wulkarami. A kiedy zobaczyłam, jak dręczą tego biednego Łukiego, samego na dziwnej planecie, zagubionego w Wielkim Mieście, po prostu puściły mi nerwy. Krzyknęłam tylko: dajcie mu spokój, wy oślizgłe dranie! I rzuciłam się na nich. Jeden z nich zobaczył, że nadbiegam i uderzył mnie tak mocno, że niemal straciłam przytomność. Hej! Nie traktuj mnie, jakbym była małą dziewczynką! Nie jestem dzieckiem! Mam całe 14 lat! Nie przestraszyłam się wulkarów. To tylko tchórze. Wiedziałam, jak sobie z nimi poradzić. Oczywiście nie dali mi okazji, żeby to wprowadzić w życie. Myślę, że Zalbarowi nie spodobało się, że mnie biją. Zawył tylko. Chwycił tego wulkara za gardło i podniósł go na metr w górę. Zaczęli krzyczeć i pouciekali. Nawet się im nie dziwię. Widok wściekłego Łukiego z bliska nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Myślałam, że Zalbar powyrywa temu drabowi ręce. Wulkar z przerażenia stracił przytomność. Choć kto wie, może to oddech Wielkiego Z tak go poraził. Wciąż powtarzam Zalbarowi, żeby sobie mył kły, ale on nigdy nie słucha. Jak będziesz z nim rozmawiać, to stań po zawietrznej, a wszystko powinno być w porządku. Wracając do tej historii, wiedziałam, że wulkarzy wrócą z kumplami, więc wzięłam Zalbara i się stamtąd zmyliśmy. Od tego czasu zawsze działamy razem. Opiekujemy się sobą nawzajem, wiesz? Uciekał przed jakimiś kłopotami na rodzinnym Kaszyk. Szczerze mówiąc, nic więcej o tym nie wiem. Wielki Z nie lubi o tym rozmawiać. Gdybyś nie zauważył, to raczej typ milczącego osiłka. Ale dla mnie to wszystko jedno. Akceptuję go takim, jakim jest. A nie za to, kim był kiedyś. Ja i Zalbar wolimy żyć chwilą obecną. A co to ma znaczyć? Wydaje ci się, że nie potrafię o siebie zadbać? Sprytu mam pod dostatkiem. Wiem, jak się o siebie zatroszczyć. Prawdę mówiąc, to ja bardziej opiekuję się Zalbarem niż on mną, wiesz? Wielki Z jest trochę zbyt naiwny, żeby przeżyć w pojedynkę na ulicach Dolnego Miasta. Chyba masz rację. Kiedyś powtarzałam bratu, że samym gadaniem nikt jeszcze niczego nie załatwił. To dla mnie drażliwy temat, wiesz? Tak się składa, że akurat teraz nie mam ochoty o nim rozmawiać. I wcale nie chodzi tu o ciebie. Lepiej zajmijmy się naszym zadaniem, dobra? Ej, tam. Co mogę dla ciebie zrobić? Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, byłam trochę uszczypliwa. Przepraszam. Jeśli chodzi o Griffa, jestem trochę nadwrażliwa. Wstydzę się opowiadać o nim ludziom. To skomplikowana sprawa. Griff nie był zbyt lubiany. Miał swoje wady, ale i tak go kochałam, wiesz? Czasami ludzie nie potrafią tego zrozumieć. Nigdy nie znałam rodziców. Zawsze opiekował się mną brat. To on przywiózł mnie na Taris. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem. Miałam 5 lat. Ale wciąż pamiętam tę podróż, o ile można było to tak nazwać. Siedzieliśmy upchnięci w jakimś kontenerze w luku ładunkowym jakiegoś frachtowca. Ledwie nam wystarczyło żywności i wody. Pierwsza klasa to nie była. Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. Byłam wtedy bardzo mała, ale mój brat popadł w długi. Kto wie, może nawet rozesłano za nim listy gończe. Lot na gapę to był jedyny sposób na wydostanie się z planety. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbyśmy byli
przestępcami. No może mój brat faktycznie był na bakier z prawem. Właśnie dlatego nie lubię o tym rozmawiać. Griff wcale nie był taki zły, jakby się wydawało. Miał swoje problemy, ale zawsze się mną opiekował. Właśnie to próbuję powiedzieć. Gdyby nie brat, nie wiem, co by się ze mną stało. Uwielbiał hazard i alkohol. Ciągle pożyczał pieniądze na jakieś dziwne przedsięwzięcia. Ale w sercu to był dobry chłopak, wiesz? Nauczył mnie, jak przeżyć. Pokazał mi, jak obejść zabezpieczenia komputera. Jak dostać się do zamkniętego budynku bez kodów wejścia. I jak wygrać kupę kredytów w szybkiej partyjce gry w muszelki. Tak, wiele Griffowi zawdzięczam. Tęsknię za nim. Wciąż mam nadzieję, że pewnego dnia wróci. Obiecał mi to. Źle ulokował swoje uczucia. To wszystko wina Leny. To ona mi go zabrała. Wystarczyło, że pomachała mu przed oczyma swoimi rzęsami i tyle go widziałam. Nie chcę już rozmawiać o Griffie i Lenie. Jak tylko przypomnę sobie tę przybłędę, to krew mi się zaczyna gotować. Jeśli mam ci się przydać, to nie mogę sobie zaprzątać głowy tym, że mój brat uciekł z jakąś międzygalaktyczną zdzirą. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Taris to w gruncie rzeczy dobre miejsce na spędzenie dzieciństwa. Wystarczy trzymać się swojego rejonu i nie wchodzić w drogę Dawikowi, a wszystko będzie dobrze. Jest tam wiele fajnych sklepów, ale ogólnie to straszna nuda. Do górnego miasta jadę tylko wtedy, kiedy potrzebuję darmowego leczenia od Zelki w jego centrum medycznym. Cóż mogę powiedzieć? Dolne miasto było świetnym miejscem, dopóki wulkarzy nie zaczęli wojny gangów. Teraz nie można nawet przejść ulicą bez obawy, że ktoś nie zacznie do ciebie strzelać. Może tam być naprawdę nieciekawie. Wkoło pełzają raggule szukające następnego posiłku, a w kanałach mają swoje bazy gamorreańscy łowcy niewolników. Jest jeszcze wioska wygnańców. Ludzi zesłanych do podmiasta za popełnione zbrodnie. Najczęściej staram się tego miejsca unikać, bo widok tego, jak żyją, nie podnosi na duchu. Staram się trzymać z daleka od interesów tego międzygalaktycznego bossa, świadka przestępczego. Nie powiem ci nic poza tym, co wiem z plotek. Wymuszenia, handel niewolnikami, przemyt. Dawik ma udziały we wszystkim, co się dzieje na Taris. Nawet gangi wulkarów wolą z nim nie zadzierać. Nie ma sprawy, przecież mam ci pomagać, nie? Tak? Co cię... O Taris, ta plan... Stekwka... Ej, tam, co mogę dla ciebie zrobić? Nie chcę już rozmawiać, jeśli... Ty tam, cywilu, to obszar zamknięty. Co tu robisz? Dokumenty? Ach, jesteś jednym z tropicieli wysłanych przez dowódcę, tak? Powinni przydzielić ci uzbrojoną eskortę. Tu nie jest różowo. Już straciliśmy jeden patrol. Pewnie dorwały ich ragule. Już tyle razy walczyliśmy z tymi stworami, że aż skończyła się nam szczepionka na zarazę raguli. Poza tym stoczyliśmy kilka potyczek z szabrownikami z gangów Dolnego Miasta. Mówię ci, powinniśmy siedzieć w górnym mieście, gdzie to my rządzimy. A więc to po to tu jesteście. Misja ratunkowa? Nie sądziłem, że przyślą tu kogokolwiek. Kiedy straciliśmy kontakt, byli w południowej części podmiasta. Sam poszedłbym to sprawdzić, ale rozkazy każą mi szukać tych rozbitych kapsuł ratunkowych. Nawet jeśli oznacza to pozostawienie innego patrolu na pewną śmierć. Hej, zawsze wykonuję rozkazy. Nie jestem zbytnim fanem sądów wojskowych i egzekucji. Tylko gadałem, wiesz? To nie było coś, co trzeba zgłaszać dowódcy. Patrol, wracamy do roboty. Im szybciej przeszukamy ten teren, tym szybciej wydostaniemy się z tej dziury pełnej mutantów. Odmaszerować. Thank you.
Jesteś pilotem Republiki, prawda? Założę się, że byłeś już w każdej części galaktyki. Powiedz, jak ma się Taris do innych planet? Będę z tobą szczery, Mission. Taris nie wypada na tym tle najlepiej. Te uprzedzenia, bogaci pławiący się w dostatku, prześladowania biednych, to nie najlepszy wizerunek. Tak, ale to się zaczęło wraz z okupacją przez Sithów. Przedtem... faktycznie, wcale nie było tak całkiem inaczej. Może Taris nie jest jednak tak wspaniała, jak mi się wydawało? Zaufaj mi, Mission. W galaktyce jest wiele światów lepszych od Taris, ale są też gorsze. W każdym razie, Taris to nie miejsce dla dziecka, nawet jeśli opiekuje się nim Łuki. Wcale nie jestem dzieckiem. Poza tym opiekuję się Zaalbarem w takim samym stopniu, w jakim on opiekuje się mną. Wielki Zed to mój przyjaciel, a nie niańka. Daj spokój, ja cię spokojnie pytam o Taris, a ty mi urządzasz wykład. Nie tak ostro, panienko. Tylko rozpieszczone pannice irytują się z byle powodu. Nie mam zamiaru cię słuchać, Kart. Nie jesteś moim ojcem, choć sądząc po wieku mógłbyś nim być. Zatrzymaj sobie swoje uwagi dla siebie, bo ja ich nie potrzebuję. Dobrze już, dobrze. Dajmy temu spokój, mamy ważniejsze sprawy na głowie. Pomóż mi, proszę. Czuję to pod skórą. Coś rośnie, jak jakaś obrzydliwa choroba. Dziękuję. Te stwory zaatakowały mnie, jak tylko przekroczyłem próg. One zabiły pozostałych. To było okropne. Bastila, nie było jej w tej kapsule. Śledziliśmy jej kapsułę, zanim rozbiliśmy się na powierzchni tej planety. Ona rozbiła się na zachód. Straciliśmy jej sygnał, gdy rozbiła się nasza kapsuła. Może... Czekaj! Co to? Słyszałeś? Wydawało mi się, że coś słyszę. Tam. Słyszałem coś. Jestem pewien. Znowu. To te potwory. Wracają. Uciekajmy. Co? Co?
dobra. Gotowy. Tak? Co? Już wróciłeś, Hojna to oferta, górnoświatowcze, ale szczepionka już się nam nie przyda. Wszystkich zarażonych trzymamy za tą bramą. W każdej chwili mogą się zmienić w okropne potwory. Nikt nie byłby na tyle głupi, by wejść do zagrody i dać im szczepionkę. Zainfekowani mogą się zmienić w ragugule i w każdej chwili zaatakować. Nie mogę cię powstrzymać przed wejściem do środka, górnoświatowcze. Ale jeśli zainfekowani już się zmienili, pójdziesz na pewną śmierć. Czy masz szczepionkę, górnoświatowcze? Czy przyszedłeś tu ocalić nas przed losem, który spotkał innych? Masz szczepionkę, proszę. Daj mi ją, szybko, zanim będzie już za późno. Szybko. Muszę ją wstrzyknąć, zanim będzie za późno. Tak! Czuję, jak działa. Czuję, jak choroba się wypala tu. To cud, jestem zdrowa. Dziękuję ci. Ocaliłeś nas od losu gorszego niż śmierć. Chciałabym móc ci się jakoś odwdzięczyć. Może znajdziesz coś cennego we wraku tej republikańskiej kapsuły ratunkowej. Niedawno na północny wschód od wioski rozbiła się kapsuła ratunkowa. Chcieliśmy zebrać pozostały sprzęt, gdy zaatakowały i zaraziły nas ragugule. Gdybym mogła, powiedziałabym ci coś więcej, ale nasza ekipa nigdy nie dotarła do kapsuły. Prawdopodobnie nadal tam jest, chyba że oczyścili ją jacyś górnoświatowcy. Musimy już iść. Nie możemy się już doczekać powrotu do wioski i spotkania z naszymi rodzinami. Jeszcze raz dziękuję ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Zadziwiasz mnie. Zawsze myślałam, że górnoświatowcy mają w nosie wygnańców, ale ty zaryzykowałeś wszystko, by uratować zainfekowanych. Chciałabym móc ci dać coś w zamian, ale my, wygnańcy, nie mamy nic. Mogę ci tylko zaoferować wdzięczność całej wioski. Żegnaj. Oddałeś wielką przysługę mojej wiosce, górnoświatowcze. Niewielu ludzi z powierzchni zechciałoby tak jak ty wyleczyć wygnańca z choroby raguli. Żałuję tylko, że nie mogę cię wynagrodzić za twoją pomoc. Mogę ci tylko podziękować w imieniu siebie i mojego ludu. Jak chcesz, górnoświatowcze. Tak, górnoświatowcze, czegoś ci potrzeba? Żegnaj, górnoświatowcze,